Jest koń. Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnym filmie tutaj na moim kanale. Podsumowanie szybkich nocek z września. Tak jak wam wspomniałem na poprzednim materiale, do końca sezonu pozostaje mi robienie już tylko szybkich nocek. Kilka fajnych ryb wpadło na moją matę, w tym jedna naprawdę duża, jak już zdążyliście się zorientować. I na prędkości opowiem wam o moim podejściu właśnie do takich pojedynczych nocek, jakie metody stosuję, jak to wszystko sobie organizuję. No i przede wszystkim, przyjeżdżając tutaj na pobliską wodę PZW, mam jedną taką sztelę, gdzie mogę podjechać pod samą wodę swoim karpiowozem, moim poczciwym, starym Volkswagenem Szarankiem. Dieselek mało pali, ale przede wszystkim jego zaletą największą, tą karpiową, jest jego pojemność i to, że można wyciągnąć tylne siedzenia. Ja tak właśnie zrobiłem i podsuwając jeszcze przednie siedzenie pasażera na maksa do przodu, bez problemu mieszczę tutaj w środku swoje karpiowe wyrko. Jest to duże udogodnienie dla mnie. Nocki są coraz zimniejsze, można powiedzieć. Dodatkowo nie tracę czasu na rozkładanie namiotu ani na zwijanie namiotu, gdy już kończę taką krótką zasiadkę. Podczas właśnie takich szybkich wypadów liczy się przede wszystkim czas. Nad wodą zjawiam się zazwyczaj po godzinie 18. Chcę jak najszybciej wywieźć zestawy, także wszystko, co mogę przygotować w domu, właśnie tam przygotowywuję. Przypony, zestawy, czasami udaje mi się napompować w międzyczasie jeszcze ponton, wrzucam go sobie na dach, także też nie tracę czasu na pompowanie pontonu. No i swoje łowienie skupiłem na dwóch miejscówkach, łowię tu już trzeci sezon, można powiedzieć, poznałem już troszkę tą wodę, wiem, które rejony tego jeziora działają o danej porze roku i swoją uwagę skupiłem na środkowej części jeziora. Myślę, że gdy wiatr wieje w jedną stronę czy w drugą, te ryby się przemieszczają i tak muszą przepłynąć, że tak powiem, właśnie przez środek jeziora. Mam taką jedną tam miejscówkę, która działa i na wiosnę, i latem. Co prawda latem rzadziej, tak, bo w tym jeziorze występuje mnóstwo naturalnego pokarmu, ale też ta miejscóweczka bardzo mi się sprawdziła na początku jesieni, można powiedzieć, właśnie we wrześniu. Dodatkowo atutem tych dwóch miejsc, które obstawiałem, mogę sobie podjechać z drugiej strony jeziora i za pomocą Easy Sticka zanęcić sobie te miejscówki i tak właśnie robiłem w miarę regularnie, czasami raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu podjeżdżałem sobie właśnie z drugiej strony jeziora i za pomocą właśnie, tak jak mówię, Easy Sticka posyłałem kuleczki 20 mm cel, kokosik od mainline'a. Jeśli chodzi o samo łowienie, o taką szybką nockę, wrzesień był naprawdę bardzo ciepłym miesiącem. Można powiedzieć, że była to kontynuacja lata. Temperatury były wysokie, woda była ciepła. Ryby jeszcze nie dostawały tego bodźca, że woda się ochładza, że idzie zima. Był naprawdę bardzo ciepły wrzesień. Dlatego strategie a propos już samego łowienia, sypania, było to przede wszystkim bardzo mało towaru. Towar urozmaicony, bo mieszałem ze sobą pokruszone kule, drobny pelet, cel, pokruszone orzechy. Wszystko zalewałem sobie Smart Liquidem. Następnie, gdy już wszystko zaczynało się lepić, wszystko obsypywałem stick mixem, żeby po prostu to, co sypię do wody, zaczęło bardzo szybko pracować. No i sypałem bardzo mało, czasami łopatkę na zestaw, czasami dwie łopatki. A jeśli chodzi o zestawy, postawiłem na stare, poczciwe Roni Rigi z pojedynczymi pop-upami. Ten zestaw ma tą zaletę do siebie, że też można szybko wymienić haczyk po braniu, używając właśnie kickerów.
Nie plącze się on absolutnie podczas kładzenia zestawów. No i te dwie moje miejscówki były na głębokości od 4 do 4,5, może 4,7 metra. No i to bardzo, bardzo fajnie zagrało, tak można powiedzieć. Bo podczas jednej szybkiej nocki doczekałem się aż 3 brań. Najpierw na matę wpadła nowa dla mnie ryba. Mały karp, ale bardzo urodziwy. Mnie zawsze mocno cieszy złowienie nowej ryby. Tym bardziej, że tak jak mówię, łowię tu już 3 sezony. Także nowa ryba dla mnie to jest naprawdę radocha. Pierwsza rybka tej bardzo owocnej nocy. Nowa rybka, jak ją zobaczyłem pod powierzchnią, najpierw sobie pomyślałem, no mały, ale lepszy ryc niż nic. Ale później się przyjrzałem, że tu jakieś łuski mu już się świecą. Także jest nowa rybka, bardzo ładny, bojowy. Na pewno pierwszy raz na macie, pierwszy raz na haku. No bo to woda publiczna i wiem po prostu, że jak ktoś inny łowi tutaj karpie, to one wyjeżdżają tutaj na komercję. Także na pewno pierwszy raz na haku. Nowa ryba zawsze mega cieszy. I to jest właśnie piękne na wodach PZW. Łowię tu już ponad 3 lata i wychodzą cały czas nowe ryby. To jest właśnie dla mnie piękne w tym karpiowaniu. Tutaj już go nie męczymy. Ziomek przywiózł mojego synka, który tutaj pomaga mi za obiektywem, bo 3 ryby oporządzić to samemu mega ciężko. Także temu już dziękujemy. Zaraz go wypuścisz, nie, synku? Tak jest. Synek będzie wypuszczał. Ja będę wam pokazywał rybki. Weź go w ręce i wypuść. Pod głowę, pod głowę. O właśnie. No i co? Rośnij duży i zdrowy, tak? Jeszcze mamy 2 rybki. Jeszcze 2 ryby. Oprócz tego na macie wpadła też druga nowa dla mnie ryba. Już większy karp, 16+. Jak dobrze pamiętam, ważył on chyba 16400. Może nie za długa ryba, ale była bardzo szeroka w barach, dlatego stąd właśnie ta masa. Trzecia złowiona rybka, ta, która czekała w podbieraku. Sling się zwolnił. 16300 nabita. Myślałem przez moment, że to esmeralda. Bardzo podobny karp, ale esmeralda z jednej strony jest tuton. Kształt też bardzo podobny. Naprawdę bardzo bojowa rybka. Najlepsza walka z tych wszystkich 3 dzisiejszej nocy. No i to jest też nowa rybka. Mega, 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 mega się z niej cieszę. Naprawdę. Bo już dla mnie każda rybka 15+, to już naprawdę jest fajna wagowo. Tutaj pojedynczy popapek pina coladę. Ty, synek, lubisz ten smaczek, nie? Pamiętasz, jak z tatą jeździłeś na ryby, to wybierałeś ten smaczek często na zestawy. Bo no i dawno nie używałem właśnie tego smaczku, ale wczoraj się właśnie pokusiłem. Leciutko obsypana miejscóweczka, nowa w ogóle miejscóweczka na wodzie. Z ponad 4 metrów. Żyzny muł, pełno ochotki. I przybuszowała. Jest. Dobra, wypuścisz ją, synek, tak? Tak. Rośnij duża i zdrowa, tak?
No i co? Teraz będziesz oblewał tatę, tak? Bo jest nowy rekordzik. Łasu, 22 kilo. Prawie 22 kilo. Tamtyle kilo. Płynie tu jeszcze jest? Ale zobaczymy, może uda się jeszcze złapać ją. No i wpadł też łasuch. Szósty raz go złowiłem, trzeci raz podczas tego sezonu. Tym razem waga pokazała 21,800, co oznaczało nowe dla mnie PB. Ale duża ryba, co? Łasuch. Szósty raz go złowiłem i za każdym razem, gdy go łowię, jest coraz cięższy i większy. 21,800, zbliżam się do 22. Nowe PB, pojedynczy popapek na Roni Rigu, skopek z czarna porzeczka. Dobra, synek, wiesz co robić. Wiem, obejrzyj. Dawaj, bo jest ciężki. Na szczęście. Czekaj, czekaj, synek. Jasne, wypuścisz go. Chodź tutaj. Chodź z tej strony. Z tej strony chodź, synek. Chodź z tej strony. Na szczęście jest dzisiaj ładne słoneczko, także taka kąpiel nie jest tragiczna. I co? Wypuszczamy? Wypuszczamy. Pamiętasz, jak w maju mnie polewałeś? Jak złowiłem go? O, jest gotowy. Dobra, bierz go, wypuszczę. Wyprowadzę go na wodę. Rośnij duży i zdrowy i uważaj na kusoli. Jest! Także widzicie, czasami nad wodą siedzi się tydzień, dwa tygodnie i wraca się o blanku. A czasami wystarcza dosłownie pojedyncza, szybka nocka, trzy ryby na macie, fenomenalny wynik. Co się liczy też również, zawsze jak wywiozę już zestawy, mam też zestaw awaryjny w pontonie. We wrześniu łowiłem na Roni Rigi, także bardzo, bardzo proste, bardzo szybko się konstruuje te zestawy. Popapy, których używałem, to były dwa smaki, czarna porzeczka, skopex, pomarańczowy pop-up od Mainline'a i stosowałem również różowe pop-upy, pink pina colada, coś takiego, czyli można powiedzieć dwa słodkie smaki, zanęta też tak bardziej na słodko, kokos, tak, pokruszone te kulki cel, drobny pellet też cel, smart liquid też o smaku cel, czyli tak można powiedzieć na słodko, taka łopatka towaru takiego drobnego, gdy się posypie, no łowiąc na 4-4,5 metra, tak, zanim to wszystko spadnie na dno, po drodze to się rozchodzi, także takie dwie łopatki naprawdę nęcą spory obszar na dnie i chodziło też również o to, żeby ryby za szybko tego nie powybierały, bo takie, taka drobna frakcja sprawia, że one dłużej żerują, no i po drodze one trafiały właśnie na te pop-upy pojedyncze, także ta strategia sprawdzała mi się i kontynuowałem właśnie tą strategię, nic nie zmieniałem podczas następnych szybkich nocek. Oczywiście zdarzały mi się nocki, że nie miałem brań, ale podczas jednej szybkiej nocki doczekałem się dwóch brań właśnie i na mojej macie zagościły dwie naprawdę bardzo wyjątkowe ryby. Pierwsza rybka, która wpadła, tak jak już wam wspomniałem, wczoraj jak rozmawiałem z Mateuszem, który przyjechał właśnie odwiedzić Mazury, siedzi niedaleko na innej, większej wodzie. Opowiadałem mu właśnie o tej rybce. Zobaczcie, jaki jest piękny, nastroszony. Przecudowna ryba, naprawdę kapitalna.
idealny lampas, piękny kształt. No i co cieszy najbardziej, przez ponad rok czasu przybrał troszkę na wadze, elegancko, prawie kilogram, 900 gram dokładnie. No i on się skusił na różowego popka, malutko sypane, bez sensu sypać więcej na takie szybkie nocki. Noc lampasów, także tego wypuszczam, już go nie męczę i pokazuję wam następnego, troszkę większego. Naprawdę, co za noc. Druga rybka, ten większy. Ten pierwszy miał 11 kg z kawalątkiem, ten 13 z grosikiem. I ta ryba była wcześniej złowiona przez Rafała rok temu na wiosnę. Naprawdę ryba z charakterem, bojownik. Teraz też niezła walka. Aż strach pomyśleć, co on będzie robił, jak będzie jeszcze większy. Cieszę się, że rośnie. Piękne łuski, wspaniała ryba. Drugie branie z tej samej miejscówki. 4,5 metra, 4,6. Muliste dno, pełne ochotki. Troszkę towaru. I tym razem pojedynczy popek. Skopek z czarna porzeczka. Naprawdę te popki wymiatają w tym sezonie u mnie. Kilka fajnych naprawdę ryb mi dało ten pływaczek. No i co? Dwie tak fantastyczne ryby. Wcześniej nie miały imion. Dlatego nazywam je, to będzie Zuza, bo jest większy, tak jak moja większa córeczka. A drugi, ten mniejszy, będzie Nikola. Te dwie rybki dedykuję moim córeczkom, bliźniaczkom. Takie piękne. Moje córeczki, wczoraj z nimi siedziałem, były tak grzeczne, żadnych problemów nie sprawiały tacie przed zasiadką. Naprawdę przyjechałem wypoczęty wczoraj, dlatego właśnie tak nazywam te dwa cudowne karpie. Nie przedłużam, wypuszczam go. Były one już łowione wcześniej, ja właśnie zastanawiałem się cały sezon, gdzie są te śliczne właśnie lampasy. No i podczas właśnie tej jednej szybkiej nocki udało mi się położyć na macie dwie te piękne ryby. Nie są to jakieś kolosy, tak, ale no taka chwila naprawdę zdarza się rzadko, tak, żeby położyć dwie ryby takiej wyjątkowej urody, tym bardziej jeszcze podczas szybkiej nocki. Także, tak jak właśnie wam wspomniałem, zdecydowałem się dać im na imię tak samo jak moje córki, czyli Zuzanna i Nikola. Naprawdę bardzo wyjątkowa chwila dla mnie. Także podsumowując, wrzesień był naprawdę dla mnie bardzo udany, biorąc pod uwagę, że robiłem tylko szybkie nocki. Ja jestem miłośnikiem przygotowywania miejscówek, nęcenia wcześniejszego. To znacznie naprawdę poprawia szanse, tym bardziej właśnie, gdy się tak ma mało czasu podczas właśnie takich szybkich nocek. No i widzieliście, no, 5 ryb na macie, w tym jedna naprawdę bardzo duża, łasu 21800. Plus jeszcze trzeba by było dorzucić te dwie wcześniejsze ryby z poprzedniego materiału, bo to też była wrześniowa zasiadka z początku września. Także jest naprawdę bardzo fajnie. Ja będę kończył sezon właśnie na tej wodzie. Na pewno będę zmieniał strategię, gdy woda będzie
się wychładzała, ale to już zobaczycie na moim następnym filmie podsumowującym październikowe takie szybkie nocki. Także widzimy się na następnym filmie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Siemanko, hejka.